konie to niesamowite zwierzęta, które wzbudzają we mnie ogromny respekt. Troszkę się nawet ich boję, ale uwielbiam na nie patrzeć. Jak byłam młodsza i bardziej śmiała, byłam nawet na obozie jeździeckim. Było to niesamowite doświadczenie. Oprócz zajmowania się końmi, uczyliśmy się na nich jeździć, nawet na oklep. I pamiętam, że starsi koledzy chcieli zrobić mi taki chrzest, kiedy pojechaliśmy do lasu na wycieczkę. Próbowali mnie zrzucić z konia w strumyku, nie udało się to. Natomiast kilka metrów dosłownie dalej koń zrobił to sam, po prostu gwałtownie hamując, i ja niczym na zjeżdżalni przeleciałam przez jego głowę, zjechałam i wylądowałam na pupie. Pomimo wszystko nadal bardzo wspominam cudownie ten wyjazd, tę wolność, to poczucie nieograniczonej przestrzeni, kiedy galopowaliśmy i ten wiatr we włosach. Proszę Państwa, ten przejazd specjalnie skomentuje dla nas Ela Romanowska, słuchajcie. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Możemy to porównać, ten przejazd, do Formuły 1. Jest niesamowity. Co za prędkość, co za prędkizna. Koń nie może uwierzyć w swoje szczęście. Proszę bardzo, pierwszy zakręt. Ja myślę, że pobije swój życiowy rekord z wczoraj. Ten koń by się uśmiał, ale Art Cup. Z rozrzewnieniem wspominam mój pierwszy pobyt tutaj. Mnóstwo pozytywnej energii, przepiękne konie i to, że nawet jeżeli niekoniecznie dobrze jeździmy, możemy poczuć się częścią tej konnej rodziny, wskakując i powożąc bryczki. Ja się ogromnie cieszę i już nie mogę się doczekać, aż wsiądę na bryczkę.